11 kandydatów stanęło do wyścigu, którego meta już za niecałe 5 minut. Dowiemy się, kto wygrał tę rozgrywkę i czy potrzebna będzie dogrywka, a więc druga tura wyborów prezydenckich. Witamy Państwa serdecznie, witamy widzów telewizyjnej Jedynki oraz telewizji TVP Info i zapraszamy na niezwykły wieczór wyborczy. Beata Tadla. I Piotr Kraśko, dobry wieczór Państwu. Absolutnie wyjątkowy wieczór wyborczy, bo na tę jedną noc postanowiliśmy przenieść Pałac Prezydencki, który tak na co dzień to stoi parę kilometrów w tamtą stronę na krakowskim Przedmieściu, właśnie w to miejsce przed gmach TVP. I to stąd będziemy się łączyć ze wszystkimi 11 sztabami kandydatów w wyborach prezydenckich. To tu pokażemy, jak wygląda nowa polityczna mapa Polski. No i wreszcie najważniejsze, o 21:00 podamy pierwszy wstępny sondażowy wynik wyborów. Radość i rozpacz, ale najpierw wielki niepokój w sztabach. Zaczynamy. Z całą pewnością wszyscy kandydaci patrzą teraz na ten ekran. No bo to jest najważniejszy ekran w Polsce. W tej chwili zostało 16 sekund do chwili, kiedy możemy podać pierwszy wstępny sondażowy wynik wyborów. Ale już teraz zobaczymy, czy czeka nas druga tura. Tak, żaden z kandydatów nie zdobył więcej niż 50% głosów. Mamy dwóch liderów, 34 i 32% poparcia, ale kto